Cześć, witam cię serdecznie na stronie jakzrobićpodcast.pl. Czasami, gdy mówimy, to nie da się uniknąć wydawania niektórych dźwięków i niektóre głoski w specjalny, dosyć specyficzny sposób oddziałują na nasz mikrofon. Są tak zwane głoski wybuchowe, czyli głoski typu p, b, d, t, głoski, które powstają przez takie nagłe wydobycie dużej ilości, większej ilości powietrza, które pod pewnym ciśnieniem trzymane jest w ustach. Tego typu dźwięki to jest po prostu taka fala uderzeniowa, która działuje na membranę mikrofonu. I sprawdźmy teraz, w jaki sposób reaguje mikrofon właśnie na głoski wybuchowe w momencie, kiedy mamy tylko i wyłącznie sam mikrofon. A zobaczmy, jak reaguje on, gdy założony jest, na przykład gdy założona jest gąbka, albo gdy założony jest pop filtr. Ja w tym celu zaopatrzyłem się w specjalny, profesjonalny tester do pop filtrów. Ten profesjonalny tester, dosyć zaawansowane urządzenie, które nazywa się Gruszka Cutter Stop Professional and Delicate. Profesjonalne urządzenie, ponieważ producent napisał, że jest to Professional and Delicate. Kosztowało mnie to całe 5,50. Wygląda tak. I świetnie nadaje się do testów pop filtrów. Zobaczmy, w jaki sposób dźwięki odbiera sam mikrofon. A w jaki sposób odbywa się to, gdy założony jest albo pop filtr, albo gdy założona jest gąbka. Ja na co dzień używam pop filtra. To jest taki malutki filtr, który właśnie zamocowany jest tutaj na statywie. Oprócz tego oczywiście mogą być jeszcze inne, mogą być takie duże filtry. To jest filtr akurat na wielkomembranowy mikrofon pojemnościowy, dosyć duży. Tutaj zasłaniałbym pół twarzy. Dlatego też na co dzień z niego nie korzystam. Na co dzień zdecydowanie wolę ten mały. I co to w ogóle jest pop filtr? Bo to wygląda jak rajstopy. To jest podwójna warstwa materiału. I zadaniem takiego pop filtra jest rozpraszanie powietrza, które dociera do mikrofonu. W momencie, jak mówimy, powietrze dociera w postaci jednego strumienia. Zadaniem pop filtra jest rozproszenie go. Czyli tutaj dociera jeden strumień, natomiast z drugiej strony to powietrze się rozchodzi na wszystkie strony. Dzięki temu właśnie zastosowanie czegoś takiego ma wyeliminować niezbyt przyjemny efekt właśnie słuchania tak zwanych głosek wybuchowych. Podobnie powinna działać gąbka. Gąbka również powinna rozpraszać taki dźwięk, również powinna powodować, że ta duża, główna fala uderzeniowa z tych głosek wybuchowych nie dociera do membrany naszego mikrofonu, natomiast dźwięk oczywiście jest słyszalny. Zobaczmy, czy to działa. W jaki sposób funkcjonuje gąbka, w jaki sposób funkcjonuje pop filtr, a w jaki sposób słuchać te wszystkie dźwięki bez jednego i bez drugiego. Jeżeli coś nagrywamy, jeżeli testujemy, zakładamy słuchawki. Będę słyszał w tej chwili dźwięki i sprawdźmy. Spróbujmy może taką odległość. Mam nadzieję, że uda mi się przez cały czas zachować. To jest głoska wybuchowa bez popfiltra, bez gąbki. No, na membranę. Słychać, prawda? Teraz zobaczmy, gdy mamy po drodze jeszcze popfiltr. Ja go nie będę w tej chwili przekręcał, tylko go tak przyłożę. Bez filtra. I z filtrem. Jest różnica, prawda? Zobaczmy jeszcze, jak działa gąbka. Duża, wielka, porządna gąbka. Gąbka działa tak. Coś słychać, ale słychać zdecydowanie mniej niż teraz. Jeszcze raz filtr. Słychać, że zarówno gąbka, jak i pop filtr działają. Czy gąbka, czy pop filtr, w momencie, jeżeli filtr jest zamocowany gdzieś blisko mikrofonu, robiłem testy przed nagraniem dzisiejszego odcinka, różnica pomiędzy gąbką a filtrem jest bardzo mała, bardzo niewielka i dosyć trudno jest ją usłyszeć. W związku z czym, jeżeli montujemy filtr blisko mikrofonu,
to nie ma większego znaczenia, czy jest to gąbka, czy jest to filtr. Natomiast blisko, czyli filtr, można zamocować również i dalej od mikrofonu. I ja tak właśnie robię. Z dwóch powodów. U mnie filtr jest zamocowany troszeczkę dalej. Z reguły mocuję filtr mniej więcej w takiej odległości. I pierwszym powodem właśnie jest sposób rozchodzenia się powietrza, czyli gdy coś mówię, to powietrze rozchodzi się tutaj na wszystkie strony i do mikrofonu dociera już tylko i wyłącznie to, co powinno dotrzeć. Drugim powodem, dla którego używam filtra w takiej odległości, jest to, że nasz głos lepiej brzmi, gdy jesteśmy odsunięci trochę od mikrofonu. Nie ma takiego efektu studni, nie ma takiego efektu przeostrzenia często tego dźwięku. Nie jest on po prostu aż taki nieładny. I w momencie, jak odsunę ten filtr, to jestem, no chcąc nie chcąc, w tym momencie dalej od mikrofonu. Łatwiej jest mi zachować tą bezpieczną odległość od mikrofonu, takich 15 cm, które powinno być, żeby tam się dobrze nagrywało. Ale ponieważ robimy testy, to sprawdźmy, w jaki sposób jeszcze działa właśnie popfiltr, który jest bliziutko przy mikrofonie, a w jaki sposób on działa, jak jest od tego mikrofonu odsunięty. W tej chwili popfiltr jest bardzo blisko mikrofonu, to jest parę milimetrów od. Teraz go odsuniemy. Jeszcze raz. Jak słychać, różnica jest dosyć duża. Różnica właśnie wynika z tego sposobu rozchodzenia się głosu z tyłu za tym popfiltrem. I ten głos, to co dociera już do mikrofonu, to już nie jest takie skompresowane powietrze. To jest po prostu tylko i wyłącznie fala dźwiękowa. Natomiast nie dmuchamy bezpośrednio na mikrofon, na membranę i dzięki temu też no, nasz głos brzmi po prostu dużo lepiej. Tak więc stosujemy gąbki albo stosujemy popfiltry. Ja osobiście wolę popfiltr i osobiście polecam popfiltry i polecam popfiltr zamocować kilka centymetrów od mikrofonu. Nie bezpośrednio przy mikrofonie, tylko odsunąć go tak na tyle, na ile można. No, z 10 cm od mikrofonu myślę, że będzie ok. Natomiast czy będzie to taki filtr? Taki kosztuje o kilkadziesiąt złotych na Allegro w polskich sklepach. On kosztuje od 60 zł do 100 kilkudziesięciu. Ten z mocowaniem razem z tym tak zwanym antyszokiem może być trochę tańszy. Ja go kupiłem chyba za $5. On w polskich sklepach trochę więcej kosztuje, prawdzie niż $5, ale niewiele więcej. Oprócz tego typu popfiltrów są jeszcze inne rodzaje. Są jeszcze popfiltry metalowe, które działają w ten sposób, że ten dźwięk nie jest rozproszony na wszystkie strony, tylko on jest przekierowywany po prostu w dół, gdzieś poniżej mikrofonu. Ale myślę, że w naszych warunkach przy nagrywaniu podcastu takie coś albo takie coś w zupełności wystarczy. Tak więc idź i nagraj coś fantastycznego. Nie zapomnij także o moim kursie podcast od A do Z 21 dni. Kurs jest dostępny na stronie jakzrobićpodcast.pl/kursy. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, do regularnego odwiedzenia strony jakzrobićpodcast.pl. Co tydzień staram się opublikować nowy film, w którym rozwiązuję nowy problem z jakim mogą borykać się początkujący podcasterzy. Zapraszam serdecznie.